jeden Sławomir Megiera, jak żona zareagowała na tę piosenkę? Słuchaj, była bardzo dumna, powiedziała, że no wreszcie jest inspiracją, także bardzo się ucieszyła. I zresztą na koncertach śpiewamy razem. A gdzie jest teraz? No właśnie kręci w Bollywood film. A jak wygląda? Mam taką koszulkę właśnie, przyniosłem dla słuchaczy. Tak tutaj można zobaczyć. No jest bardzo piękna moja żona. I może trzymam... pokaż tę koszulkę. Proszę bardzo. Kamery. Weź, skameruj to. Ej, skameruj to. Polskiego Radia RDC. Dokładnie. To tak pięknie moja żona wygląda. To jest w ogóle taka koszulka, którą po prostu słuchacz dostanie pierwszy w Polsce, bo jeszcze jej nikt nie ma. Który słuchacz? No, ja takie pytanie wymyśliłem. U mnie na fanpage'u po prostu daję takie wskazówki, nie? Ludziom po prostu, żeby się lepiej żyło i po prostu na przykład taką wskazówkę, żeby wiesz, nie ufać ludziom, którzy jak się śmieją, to im dziąsła widać. I jeżeli by na przykład ktoś prześledził ten fanpage, to ostatnio była taka wskazówka, kiedy czuć pieniądz. I po prostu ta osoba, która na to odpowie, to pierwsza to dostanie taką koszulkę. Poranek małpa. Tylko ty to prześlesz. rdc.pl, koszulka czeka i czekamy na odpowiedź na pytanie. Dokładnie. A jak się udało do tego teledysku zaprosić Ewę Kasprzyk, Krzysztofa Kiersznowskiego? Wiesz co, no to była kwestia po prostu honorarium. Kolosalne honorarium, załatwiło sprawę. Czuć pieniądz. Dokładnie tak. Zresztą serdecznie zapraszam, bo tam jeszcze wystąpił Lech Dyblik, Witold Dębicki w tym teledysku, także zobaczcie na kanale YouTube Sławomira. Wszystko to jest skamerowane, no Ameryka. A ten skład miał trochę początkowo inaczej wyglądać, tak? No skąd to wiesz w ogóle? No wyczytałem w internecie. A no tak, no były rozmowy po prostu na początku z Sharon Stone, żeby zagrała tam rolę Megiery i ona się zgodziła, bo tam są trzy role w tym teledysku, tylko po prostu no, nie chciała się na tą scenę z Miotą zgodzić. I tak. Dopiero Ewa się zgodziła, ale powiem ci, że w sumie finansowo no to podobnie wyszło. A jak poznałeś Sharon Stone? To było w czasie, kiedy byłem w Stanach, na Long Island i tam zostałem zaproszony przez Roberta Wilsona do Watermill Center. No i tam pracowałem też przy zrywce azbestu i był taki bar Big Wheel, który znajduje się przy autostradzie, właśnie przy highway, jak się jedzie do Nowego Jorku. I tam bardzo często po prostu znani ludzie różni się zatrzymują i miałem okazję porozmawiać właśnie i z Sharon Stone, i z Richardem Gearem, z Rogerem Watersem z Pink Floyd. Mam zdjęcie, podpisaną płytę po prostu. A jak trafiłeś do Stanów? No właśnie mnie zaprosił ten reżyser na takie warsztaty dla muzyków. Ten, czyli który? Robert Wilson. I po prostu no tam się dokształcałem artystycznie. Grasz, komponujesz? Tak, dokładnie. To są wszystko moje piosenki i moje teksty. No i mam takich bardzo dobrych muzyków warszawskich, topowych. Gramy koncerty. No i mam już cały repertuar, także przymierzamy się powolutku do no, debiutanckiej płyty. Kiedy? Jak nagramy po prostu. No i też, wiesz, bo trzeba im płacić niestety tym muzykom, bo ja myślałem, że wiesz, no, to się upominają. Pieniądz rządzi światem? Nie, miłość. Miłość, tylko po prostu, no trzeba mieć pieniądz, bo po prostu, żeby się spełniać, wiesz, no na takie nagranie, miksy, ja to chcę do Londynu wysłać też, no to nie są tanie rzeczy. A co to jest rock polo? Rock polo to jest właśnie gatunek, którego jestem twórcą, czyli połączenie takiej rockowej, szlachetnej, wiesz, takiego brzmienia oraz takiej muzyki tanecznej. Po prostu, że można sobie pohasać przy niej. Czyli jesteś demiurgiem. A co to znaczy demiurg? No, obrażasz mnie, czy? Twórca taki, kreator. No to mów tak. Po prostu. No. A długo byłeś w tych Stanach? 3 lata. I udało ci się zawojować ten amerykański show business? Wiesz co, przede wszystkim byłem znany wśród kierowców trucków. Po prostu oni tam przejeżdżali, grałem koncerty, każdy był zakończony sukcesem, o ile się w ogóle zakończył. I no, to byli moi najwspanialsi fani. A co to znaczy, o ile się w ogóle zakończył? Nie chcę o tym mówić. Dlaczego? No bo są takie rzeczy, które zostawiam dla siebie po prostu. O polityce też nie chcesz mówić? No wiesz co, no o polityce, no na przykład jestem w tej Warszawie i tak po prostu jojdają na tą politykę i tak dalej, ale zobacz na przykład ten most, co był zatkany, 3 dni, nowy rząd, ciach, otwarty. No to... Chcieć to móc. No właśnie. W Stanach też? W Stanach tak. W Stanach to jest w ogóle one dream, rozumiesz? American dream i no ja jestem tego jakby przedstawicielem i pokazałem, że to też w ojczyźnie działa. A czym się różnią Stany Zjednoczone od Polski?
Wiesz co, przede wszystkim czym się różnią? Szerokością. Po prostu tam się szerzej żyje, w Stanach. A jak byłeś w Stanach, to gdzie była twoja żona wtedy? Właśnie tam się poznaliśmy z Kairą. To jest piękna historia, bo ona pracowała w barze Big Wheel. No i ja tam po prostu przychodziłem czasami po pracy, no bo też były te warsztaty, ale musiałem dorabiać, nie? No i po pracy tam przychodziłem i na początku myślałem, że jest portorykanką, bo ona jest taka czarna, no wiesz, ja takie czarne bardziej preferuję. No i zacząłem tam po hiszpańsku do niej, wiesz, zagadywać coś, a ona mi pierogi przyniosła, no i już wiedziałem, że halo, halo, no chyba, haha. No i tego, i dałem jej napiwek duży. I tylko, że potem nie miałem co jeść po prostu przez tydzień, no i przychodziłem, mnie dokarmiała. No i tak to się wszystko fajnie potoczyło. A jakie to były pierogi? Ruskie. Ona się zakochała? Tak, bardzo. Za co cię kocha? No, pierwsze mówi, że zrobiło wrażenie, że się ten napiwek nie mieścił do kieszonki, bo miała taką fartuszku, małą kieszonkę. Czuć pieniądze. Dokładnie. Myślę też, że po prostu daje jej uśmiech. No, też ją wożę na przykład, bo robimy naprawdę kilkadziesiąt tysięcy rocznie, także w golfie ją bezpiecznie wożę, myślę, że mnie lubi za to. No, jeszcze są takie rzeczy, że mnie lubi też za to. Ale jeździcie tak w ogóle, czy dokądś? Nie, jeździmy na koncerty, jeździmy też czasami do nas na wieś sobie odpocząć. W ogóle jeździmy, no do teściowej jeździmy też, to kawał drogi jest, właśnie do Wałbrzycha. Golf to męski samochód? Tak. A bardziej męski niż traktor z gitarą w środku, w kabinie? Wiesz co, no to ja mam w sumie ostrówka, nie? To jest też na traktorze, bo to jest ostrówek K162 i to jest 360 Ursus. Także wiesz co, to są porównywalne rzeczy. Tylko, że jak jadę tym ostrówkiem, bo ma 5,5 tony i po prostu jak jadę drogą, no to wiesz, no każdy jednak zjedzie, nie? A jak golfem jadę, no to... Chociaż teraz mam nowe, takie sobie żarówki kupiłem po 50 zł jedna i po prostu mocniej świeci. Masz dobrą teściową? Bardzo dobrą. Bardzo dobrze gotuję, nie ma problemu i taka właśnie porada, bo będą teraz święta niedługo następne, Bożego Narodzenia i żeby się nie kłóciły te młode małżeństwa, po prostu trzeba jechać tam, gdzie chce żona i jest spokój. Tak, i w ogóle jak są jakieś tam rzeczy takie kulinarne czy coś, robić tak jak w domu było i u żony i jest spokój. Tak jak chce żona, czy tak jak teściowa? Nie, tak jak chce żona, a żona chce zawsze tak jak teściowa. Czyli teściowa rządzi? Nie. Nie, tylko chodzi o to, że... Widzisz, ja to tłumaczę, może ty nie zrozumiałeś. Chodzi o to, żeby się nie kłócić, wiesz, bo to jest drobiazg, nie? Że tam do kogo jedziemy na święta. No to się zawsze jedzie tam, gdzie żona chce i... No i spokój. A kto zdecydował, że wróciliście ze Stanów do Polski? My oboje zdecydowaliśmy. Dlaczego? Wiesz co, no bo to była taka tęsknota po prostu. Tęsknota do ziemi, tęsknota do natury naszej polskiej, do jedzenia, do polskiego chleba. Tam jest, wiesz, niedobry chleb. Na przykład jajka kupiłem za 5 dolców, te no eko, tam czekaj, jak to się mówiło. No takie były te droższe sobie kupiłem. W ogóle to nie miało smaku, słuchaj. A na polskiej wsi takie jajeczko, no to ma smak. Macie gospodarstwo? Nie. Znaczy, żona sobie tam zasadziła kwiatki, no bo po prostu, zresztą w ogóle wiesz, gdzie jest miejsce kobiety? Słucham. No jak myślisz, gdzie jest miejsce kobiety? Nie mam pojęcia. No to właśnie nie jest ani w kuchni, ani przy dzieciach, tylko w ogrodzie. Tam, gdzie kobieta została stworzona. I każda kobieta po prostu się bardzo dobrze czuje w ogrodzie, więc my mężczyźni musimy im ten ogród stworzyć. I to można na balkonie nawet. A nie boisz się węża? Węża? No nie w kieszeni, tylko w tym ogrodzie. Wiesz co, no węża trzeba zdeptać. Po prostu trzeba mieć oczy jak sarna, kopyto i jak gdzieś tam się ten tego przydusić. A gdzie jest ten ogród? Wasz ogród? Nasz ogród jest na wsi, w Koninie. To jest gmina Niedźwiedź. Bardzo piękna miejscowość. Góry, gdzie to jest? To są Góry Gorce. To są Góry Gorce. Serdecznie zapraszam. Powiat Limanowski. No... Ja tam się bardzo dobrze czuję i nie ma, wiesz, tylu ludzi, co na przykład w Zakopcu. I dlatego wróciliście do Polski? Do tej wioski? No tak, tak. Kochasz swoją wioskę? Kocham. Podobno wszyscy jesteśmy ze wsi, tak jakby statystycznie rzecz ujmując i patrząc na naszą przeszłość. No wiesz co, myślę, że w sercu jak się odnajdzie tę naturę, jak się powróci do tych pierwotnych korzeni, jak sobie zrobisz dzidę, wiesz, pobiegasz sobie, czy na przykład ja sobie ostrówkiem kopię, wiesz, te dołki, potem je zasypuję, to mnie relaksuje na przykład.
i czuję zapach ziemi. No i to jest dla mnie coś wspaniałego. A często biegasz z dzidą po tej wiosce? Nie, nie, to jest takie, wiesz co, tam mam taką górę, mnie nikt nie widzi, czasem sobie tam pohasam. A dużo macie hektarów? No właśnie nie mamy.